Według danych, które podaje financeonline.com, aż 39% użytkowników LinkedIna, a przypomnę, że na ten moment LinkedIn ma 900 milionów użytkowników, posiada konto premium. Więc ważnym jest pytanie, czy w ogóle to się opłaca, czy warto? Ile trzeba wydać na to, żeby mieć konto premium na LinkedInie? Jakie możliwości daje? I właśnie o tym dzisiaj w Silnych w praktyce zapraszam. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych kont premium, mam tutaj dużo notatek, dlatego że nie chciałabym powiedzieć czegoś albo zapomnieć o czymś istotnym, a tam jest mnóstwo detali, to chcę powiedzieć, że spotykamy się w takiej serii Silni w praktyce. Serii, która krok po kroku przybliża nas do tematów. I ostatnio były tematy w obszarze personal brandingu, a teraz jesteśmy w temacie LinkedIna. I bardzo ważne pytanie, z którym często się spotykam, to, czy warto mieć konto premium. I zanim powiem o rodzajach kont premium, chcę Ci powiedzieć o czterech rzeczach, które są wspólne dla wszystkich kont premium, niezależnie od rodzaju, jaki wybierzesz. No i pierwsza rzecz to są nieograniczone wyszukiwania osób na LinkedInie. Wiesz to zapewne, jeżeli nie, to warto to wiedzieć, że LinkedIn jest w swojej specjalizacji właściwie jedyną platformą, totalnie skupioną na biznesie. Tym, czym się wyróżnia od innych platform, to jest też to, że na LinkedInie jesteśmy z imienia i nazwiska i stanowiska. Nietypowe jak na inne media społecznościowe, gdzie często jesteśmy pod pseudonimami czy nickami. W związku z tym wyszukiwarka pozwala Ci znaleźć ludzi z imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, miejscowości, wielkości firmy. No i kiedy działasz na koncie podstawowym, te wyszukiwania są ograniczone. W pewnym momencie zobaczysz taki komunikat, że Twój limit został już osiągnięty. I to się nie wydarza w sytuacji, kiedy mamy konto premium. Druga rzecz. Kto wyświetlił mój profil? Na pewno zauważyłeś albo zauważyłeś, że możesz zobaczyć, kto wchodzi na Twój profil, wskutek czego, jeżeli szukasz pracy, a widzisz, że wszedł tam rekruter, można do niego zagadnąć. No i na koncie podstawowym jest to ograniczone do 5 osób. Widzisz ostatnie 5 osób, a później już nie widzisz niczego. Masz konto premium? Widzisz wszystkie osoby, które wchodziły na Twój profil w ciągu ostatnich 90 dni. Trzecia rzecz to wiadomości e-mail. Na pewno to wiesz, żeby dodać kogoś do kontaktu, żeby być z kimś w kontakcie, trzeba wysłać wiadomość, a dzięki temu możemy z tą osobą rozmawiać na LinkedInie. Ale nie możemy wysłać wiadomości do dowolnej osoby na LinkedInie. Tej, która jest na drugiej lub trzeciej linii kontaktu. I do tego służą wiadomości e-mail, czyli takie wiadomości sponsorowane. I w zależności od konta premium można mieć ich 5, 10, a nawet 50. No i czwarta rzecz, dostęp do LinkedIn Learning. LinkedIn chwali się tym, że na swojej platformie ma 16 tysięcy kursów, z których możesz bez ograniczeń korzystać. To duży potencjał do ćpania wiedzy. Nie wiem, jaka jest jakość tych kursów, bo nie korzystałam z tych kursów. Jeżeli korzystałeś, daj znać, chętnie poznam Twoje zdanie. No i teraz przechodzimy do czterech rodzajów kont. Pierwszy rodzaj i jednocześnie najtańszy to jest konto kariera. Jeżeli chcesz rozwijać swoją karierę, jeżeli chcesz zdobyć nową pracę, jeżeli chcesz się wyróżnić i uwaga, pamiętaj, że konta premium mają taką możliwość, że masz przy swoim imieniu i nazwisku złotą ikonkę LinkedIna. No i widzicie? Taki łobuz przeszkadza. To jest mój nowy pies Yogi. Ja go pewnie wezmę na kolana, żeby było szybciej i sprawniej. Może to będzie taki clickbait jednocześnie. Natomiast będziemy dalej zdecydowanie kontynuować temat. No i co daje jeszcze to konto kariera? Oczywiście nieograniczone wyszukiwania, 5 wiadomości e-mail, które możesz wysłać do rekruterów lub przyszłych menadżerów, ludzi, którzy po prostu z którymi chcesz nawiązać relacje. Dodatkowo możesz widzieć, kto wyświetlał Twój profil i mieć rozeznanie, jak wypadasz pośród innych kandydatów.
Ile zapłacisz za to? 99 zł miesięcznie. No i drugi rodzaj konta, równie popularny, to jest konto biznes. Właściwie wśród osób, z którymi rozmawiam, to jest chyba najbardziej popularna opcja, tuż obok Sales Navigatora, bo znam mnóstwo osób, które są w celach sprzedażowych na LinkedInie. No i konto biznes pozwala rozwijać Ci sieć kontaktów. Pozwala Ci mieć 15 wiadomości e-mail, widzieć, kto wyświetlił Twój profil, nieograniczone wyszukiwanie i to konto pozwala Ci świadomie budować sieć kontaktów, a jak wiesz, na LinkedInie możesz mieć 30 tysięcy kontaktów. Więc jeżeli chcesz rozbudowywać swoją sieć kontaktów, no to kariera, przepraszam, to nie była kariera, to był biznes. To biznes może być rozwiązaniem dla Ciebie. Trzecia opcja to jest Sales Navigator. I Sales Navigator to jest opcja dla osób, które chcą sprzedawać na LinkedInie. Ma świetną wyszukiwarkę zaawansowaną i chyba kosztuje odpowiednio dużo. Natomiast w tej opcji tutaj mamy dwa podkonta. Konto Core, Sales Navigator Core i Advanced. I w zależności od tego, co potrzebujesz, czy jesteś osobą, która samodzielnie sprzedaje, prowadzisz, nie wiem, firmę jednoosobową, to zdecydowanie konto Core Ci wystarczy. Masz tam 50 wiadomości e-mail. Masz tam, widzisz, kto wchodzi na Twój profil. Masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki. Więcej, możesz zapisywać sobie tak zwane leady i wyszukiwania właśnie w Sales Navigator Core i dzięki temu w pewien sposób LinkedIna traktować jako swoisty CRM. I to właśnie daje Sales Navigator. Natomiast wersja zaawansowana to jest wersja, która daje Ci możliwość pracy zespołowej. Czyli jeżeli masz dział sprzedaży, jeżeli działacie w kilka osób, możecie dzielić między sobą po prostu prospecting tak zwany, możecie dodatkowo wysyłać coś, co jest fenomenalne i nazywa się Smart Links. I to jest niestety tylko w tej wersji. Właściwie ja bym chciała wykupić tylko tą opcję, bo wydaje mi się ona bardzo ciekawa, bo to jest opcja, w której możesz wysłać do swojego potencjalnego klienta ofertę, jakiś PDF i widzisz dokładnie, czy ta osoba weszła, kliknęła, zobaczyła, wskutek czego możesz zobaczyć zainteresowanie i poziom relacji faktyczny, a nie tylko deklarowany, na jakim jesteś ze swoim klientem. No i w tej wersji jest to dostępne, ale niestety będzie to odpowiednio płatne. Mianowicie, żebym się nie pomyliła, Sales Navigator Advanced kosztuje 645 zł i to w systemie rocznym, kiedy płacisz za rok z góry, bo daje Ci to 20% zniżkę. Tak samo Sales Navigator w tej wersji Core kosztuje 300 zł. Kiedy zapłacisz za rok z góry, kosztuje 289. No i ostatnia wersja konta premium to jest konto rekruter, czyli dla tych, którzy chcą na LinkedInie szukać pracowników. Zarówno dla osób, które mają firmę i szukają osób do swojego zespołu, jak i tych, którzy są rekruterami. No i masz tutaj 30 wiadomości e-mail, dostęp do specjalnej, zaawansowanej wyszukiwarki. I tak jak rozmawialiśmy o Sales Navigator przed chwilą, tam była wyszukiwarka, która pomagała Ci znaleźć klientów, tak tutaj wyszukiwania i, że tak powiem, opcje targetowania są dostosowane do osób, które szukają pracownika, więc mamy inne też wybory i inne parametry. Rekomendacje kandydatów i w ramach tej wersji masz jedno ogłoszenie gratis, które możesz opublikować. No i znowu dostęp do LinkedIn Learning i masz możliwość dodatkowo spersonalizowania kontaktu i dostajesz różnego typu powiadomienia. Ile ta wersja kosztuje? Już sprawdzam. Z tego, co pamiętam, to było 400 coś złotych, ale widzę, że tutaj mi to w notatkach umknęło, więc pewnie napiszę Wam w komentarzu i tak będzie najlepiej.
Podsumowując, konto premium może być wartą dla Ciebie inwestycją. Już wiesz, co każde z tych kont posiada i jakie daje możliwości. I tutaj dwie rzeczy, zanim zdecydujesz się na konto premium. Po pierwsze, ja uważam, że LinkedIn jest narzędziem. Narzędziem do realizacji Twoich celów biznesowych, niezależnie czy rozwijasz swoją karierę, czy prowadzisz swoją firmę. I LinkedIn jest jak młotek, narzędzie po prostu. Jeżeli nie potrafisz uderzyć zwykłym młotkiem, czyli młotkiem LinkedInem w wersji podstawowej, to młotek na baterię, czyli wersja premium, nie bardzo Ci pomoże. Dlatego najpierw zastanów się, czy dobrze korzystasz z konta podstawowego. I to jest pierwsza rzecz. Jak to sprawdzić? Social Selling Index, link napiszę Ci w opisie tego odcinka. Druga rzecz, i to jest dobra wiadomość, możesz LinkedIn Premium przez miesiąc spróbować zupełnie za darmo. Więc zastanów się, które z tych czterech kont jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Najlepiej, jeżeli sprawdzisz całą serię tych nagrań, które przygotowałam a propos LinkedIna, żeby być dobrze przygotowanym lub przygotowaną do tego, żeby działać na LinkedInie, i zacznij działać i testować. To chyba wszystko w dzisiejszym, na pewno wszystko w dzisiejszym odcinku Silniej w praktyce. Jeżeli od tego odcinka zaczynasz, to koniecznie sprawdź wcześniejsze, żeby mieć pełną wiedzę o LinkedInie. A masz jakieś pytanie? Chcesz, żeby kolejny odcinek był właśnie o tym? Daj mi koniecznie znać w komentarzu. I do zobaczenia w komentarzu i w kolejnym odcinku.